Panie, kierowco, ile to się jechało? Panie, posterunkowy spieszę się, no nie mam czasu na zgadywanki. 167. A ile można w terenie zabudowanym? 170. Tak? To chodźmy sprawdźmy, ile wskazuje znak pionowy B33. 170, panie, żeś pan wymyślił. Panie, posterunkowy, proszę sobie więcej ze mnie jaj nie robić. Dobrze, bo ja nie mam na to ani czasu, ani ochoty. Powiedz mi proszę, Patryku, kto był 8. koronowanym władcą Polski? No, który król zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną? No więc ten król... Tak? To znaczy, nie zaczyna się zdania od no więc. Zatem ten król to... To był Basimierz Szelki. Ten król to był Basimierz Szelki. Siadaj, pała. Basimierz Szelki. Proszę pana, ale przecież Patryk ma rację. No właśnie. Aha, wczoraj czytałam o tym w podręczniku. Cisza! I dość tych wygłupów! Ale proszę zobaczyć. Patryk Karnisz, światło. Dlaczego to zawsze ja muszę włączać? 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 A od kiedy to się rzekomo włącza? I co? Światło się włącza. Włącznikiem. Zmieści się. Nie zmieści. Zmieści, przecież to jest tylko malutka... praleczka. Najwyżej złożymy siedzenia w samochodzie. Może sama praleczka by się zmieściła, ale do tego jeszcze jest lodówka, toster i telewizor. Zmieści, zmieści. Widzisz, Jędrula, niepotrzebnie się zamartwiałeś. Zmieściło się. No fajnie. Tylko jak ja na tym będę mecze oglądał? Najdłuższa rzeka Afryki to... Ganges? A najwyższy szczyt w Europie? Gniewont? To chociaż największy kraj w Europie. O, to wiem! Francja. Rosja, a Rosja jest jakiej wielkości? No, mniejsza od Francji. Faktycznie. Masz rację, Karnisz, dobrze. Siadaj. Pięć razy byliśmy u twoich rodziców, a u mojej matki tylko raz. Tylko raz pojechaliśmy do Szczecina. Wiesz co, ja nie rozumiem, o co ci chodzi, bo jak nie lubisz mojej matki, no to mi to powiedz. Zresztą, czy ja ci każę ją lubić? Nie, chciałabym tylko wiedzieć, dlaczego tak bardzo jej nie znosisz. Nie znosisz? Ja twoją matkę kocham! I to z wzajemnością. Mama? Piotruś? A co ta szlafa tu robi? Nieważne. Jak chce, to niech patrzy. I słucha. Piotrek, mógłbyś w końcu pozmywać naczynia? Ale ja zmywałem ostatnio, nie pamiętasz?
A! I dostałem awans! Moje gratulacje! I widzi pani, dzięki okrągłej główce szczoteczka zapewnia naprawdę doskonałe czyszczenie, jednocześnie będąc delikatną dla dziąseł. Doprawdy fascynujące. Malutka, proszę cię, ile jeszcze? Nie narzekaj, Jędrula, dopiero weszliśmy. Dopiero? Malutka, jesteśmy tutaj całą wieczność. Dosłownie. Piotrek, przypomniało mi się, przecież ty jesteś uczulony na orzechy! Co? A nie! Pomyliło mi się! No przecież to był Krzysiek! Ale ja muszę mu powiedzieć, bo przecież to może być dla niego niebezpieczne! Kochanie? Czy wyjdziesz za mnie? Tak! A ty nic nie zamawiasz? Nie jem po 18, od tego się tyję. Szyneczka. Co ty dajesz? Czytałam, że to mit. Nie tyję się. Kryśka, co ty za głupstwa czytasz? Tyję się i kropka. Chodzę. No, to proszę, słucham. Wodangran ciusiąche! Siakę hołło menche tąszłe męciu dzioba liansi dłechła. No, okej. Nie zgodzę się, Tosiu, z tobą. Byli lepsi kandydaci do Oscara niż Leo. Nie powinien go dostać. Co ty gadasz, Lusiu? Zasłużył jak nikt inny. A film był przepiękny. I te widoki. Widzisz, oceniasz film czy aktora? Nie napracował się przy tym Leo, żeby dostać Oscara. Jak to się nie napracował? A scena bójki z misiem? Już za sam ten wyczyn powinien dostać Oscara. What the hell is TikTok in here? Mój ci on! A nie, bo mój! Cicho! Proszę o ciszę! Dzięki za obejrzenie filmu. Zostańcie z nami do końca. Genius X ma okrągłą główkę, która dokładnie czyści zęby i przy tym jest bardzo delikatna dla dziąseł. Panie, a ile taka szczoteczka wykręca? Ponad 10 tysięcy ruchów oscylacyjno-rotacyjnych, a do tego 48 tysięcy ruchów pulsacyjnych. Czyli dużo, dużo więcej niż jesteś w stanie wyszczotkować taką zwykłą szczoteczką manualną. To jest okrągła główka. Taki kształt otacza ząb z każdej strony i czyści jeszcze skuteczniej. Fascynujące. A dużo taka szczoteczka prądu zjada? Szczoteczka Genius X ma najnowocześniejszą baterię litowo-jonową, która na jednym naładowaniu może działać 14 dni. To ja go zauważyłam pierwsza! Ale ja dłużej żyję! Dziewczyny, spokojnie. Rozwiążmy to pokojowo w końcu. Z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy, co się wyciera, strzępi przez lata. Więc jeśli chcemy te wszystkie dziury miłością da się załatwić.